Muzeum Narodowe we Wrocławiu obejmuje w tym roku patronatem merytorycznym galę organizowaną przez Fundację Urtica Dzieciom. Miło mi, że zostaliśmy zaproszeni do tej aukcji i mieliśmy możliwość zapoznać się z pracami, które napłynęły do naszego muzeum. Wybraliśmy prace dzieci, które zostaną przeznaczone na aukcji na rzecz dzieci chorych na raka. Prace są fantastyczne, po prostu przerosły moje oczekiwania, są barwne, są bardzo radosne i był pewien problem z wyborem tych najpiękniejszych, a jeszcze większy był problem z odrzuceniem jakiejkolwiek pracy, no ale trzeba było tego trudu dokonać. Na aukcji pojawi się 130 prac dzieci. Najbardziej atrakcyjne pod różnym względem kolorystyki, kompozycji, najbardziej efektowne prace w liczbie 30 będą w pierwszej kolejności licytowane. Myślę, że sukcesem tej aukcji, tej akcji jest to, że po pierwsze dzieci się fantastycznie, myślę, bawiły przy tworzeniu sztuki. Sztuki, która na tle tak zwanej wielkiej sztuki, z którą na co dzień obcuję w muzeum, wypada bardzo pozytywnie. To jest wręcz gotowy materiał do ekspozycji w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mamy tutaj prace bardzo ekspresyjne, mamy prace graficzne, mamy prace w różnych technikach. Jak każda wielka sztuka, jak każda dobra sztuka, te obrazy mają w sobie to, co jest najważniejsze, że codziennie możemy w nich odkrywać coś nowego. Na tym właśnie polega dobre malarstwo.